Ja się nazywam Fernando Rivera, a to jest... Płachta na byka! Sponsorem dzisiejszego programu są Kluczborskie Zakłady Warzywne, jedyny w Polsce producent bezglutenowych broków. Naszym dzisiejszym gościem jest Mieciu Mierczyński, znany i lubiany youtuber, biznesmen i filantrop. A jego kanał nazywa się Masochista. Jaki ma pan problem i dlaczego pan przyszedł akurat do Fernando? Ja nie mam żadnego problemu, wy mnie zaprosiliście, nie? Wspaniale! Zatem w czym tkwi ki? Chodzi o odzew na serię, którą stworzyłem całkiem niedawno. To takie streszczenia lektur z przymrużeniem oka dla młodzieży, żeby było to bardziej przystępne dla nich, żeby ich zainteresować. I to zadziałało na nich jak? Płachta na byka! Płachta na byka. Czy ja wiem? No były komentarze, dość sporo nawet, ale powiedziałbym, że zdecydowana większość, takie no 98% może nawet, to były komentarze pozytywne, także no nie bardzo rozumiem w ogóle, po co mnie tutaj ściągnąć. Wspaniale! Czy lubi pan brokuły? Słucham? Odpowiadając na pańskie pytanie, zaprosiliśmy do studia ludzi najbardziej oburzonych pańską działalnością. Powitajmy polonistów z Chorzowa! Brawo! Dzień dobry. Dzień dobry. To jest ten pan tutaj? Tak, to jest ten pan, ja poznaję tego tak, pana. To jest ten pan zero tak. Wartości dla szacunku. Tak, tak, absolutnie. Zobaczymy, czy taki zabawny dzisiaj będzie. 30% matury z polskiego. No. To jest właśnie to. Dzień dobry. Wspaniale! Zatem rozwiążcie swój problem! Zrzućcie płachtę! Dobrze. Panie Mierczyński, tak. Bo może ja zacznę. Proszę. Pańskie streszczenia lektur są nie tylko kompletnie, całkowicie chybione, ale też zupełnie pozbawione smaku. A młodzież mimo wszystko pana ogląda. I nie sądzi pan, że mając taki wpływ, powinien pan promować lepsze wartości? Uwydatniać potęgę twórców? Na przykład? Panie kochany, no gdybym się kierował pana wskazówkami, tak, to tego wpływu by nie było. Ludzie by tego nie oglądałyby tego dzieciaczki. No ja się staram do nich przemówić bardziej zrozumiałym językiem. Nie, przepraszam, proszę pana, ale to jest język pełen okropnych wulgaryzmów tak. I fatalnych błędów składniowych. Oczywiście. Proszę pana, pański cytat, ja potrzebuję pomocy naukowej, której nie... Odnośnie skarbu narodowego, jakim jest niewątpliwie Wesele Wyspiańskiego. Tak. I to są pana słowa, już nie tak młody człowieku. Proszę bardzo, jedni piją, inni się napierdalają, a jeszcze inni chcą zaliczyć. Tak. No, wesele jak wesele. Drogi panie, czytał pan w ogóle Wesele Wyspiańskiego? Czy pan sobie zdaje sprawę, ile tam jest ukryte pod spodem? Ile tam jest ukryte? Panowie, przecież to ma taką kłębię. Tak. Po pierwsze, to ja nie za bardzo rozumiem, co pani w ogóle do mnie mówi. Czyli to zadziałało na was, jak? Przepraszam, nie wstrzeliłem się. Proszę dalej. Okej. Okay. No się głębie. Głębie to może miało wtedy, tak? Teraz to jest coś bardziej w rodzaju ciekawostki, jak ludzie to postrzegali. Do młodych trzeba spróbować uderzyć trochę inaczej. Ciekawostka, tak? Inaczej. A nie, no pewnie, że inaczej, jasne. Najlepiej chlać piwo przed kamerą. Oczywiście, to jest to, co trafia, tak? Żeby dzieciaki wiedziały, że mogą pić, że to jest cool. Tak, i jeszcze palić papierosy? Proszę pana, to jest to drugie słowo przekleństwa. Co drugie? Splugawił pan krzyżaku, ferdyturkę, czy chociażby no niewątpliwy skarb narodowy, jakim są dziady Mickiewicza. Tak. I a propos to, mógłby pan wspominać o wiele częściej, że Słowacki był zdecydowanie lepszym poetą niż jakiś tam Mickiewicz.
No ale nie był. Nie, to no to jest zdecydowanie kłamstwo. Bzdura kompletna. Dobrze, nie odchodźmy od tematu, bo pan tutaj polszczyznę nam plugawi i ten. Dokładnie, dokładnie, tak, żądamy zaprzestania tej działalności. Tak, tak, proszę pana, niech pan sobie recenzuje filmy. Tak, my językowi umrzeć nie damy. Nie damy, nie, nie. Czyli to zadziałało na was, jak? Łach ta nawyka! A polskim hiszpańskim też niech się wypada z tej cholery! To jest polski naród, nie chcemy tu imigrantów! Proszę pana, do siebie niech pan jedzie! Tak! Pomarańcze zrywa i dba się byki! Tak! Mało to mamy polskich twórców! Marzenia, daj mi pistolet! Proszę bardzo! Proszę. Trzymaj! Ja pana zastrzeliwuję w tym momencie! Tak! Bardzo proszę, ja przejmuję to studio! Nie cię słabo! Proszę w tym momencie! Nie masz już... Tego się skarja was nie przygotowała, nie przygotowała jeszcze! Ja przejmuję to studio! Przejmuję to studio! Chodź tu! W tym momencie! Mówili, idź kurwa na medycynę.